Cześć wszystkim. I tak, no, większość jest poskładane. Siłownie dodawania gazu i odejmowania super działa. Tu jest tam jeszcze z tyłu dokręcić tą śrubkę, a to zaraz. Od ustawiania ciśnienia też. On już jest tak ustawiony, że troszeczkę dokręcamy, to już zawór bezpieczeństwa wywala, także już jest świat. Nie będzie potrzebne tyle ciśnienia. To oczywiście co? No, odkręcamy z 2-3 obroty. I już on pracuje na niższym ciśnieniu, bo tam mówię, to jak jest czerwone, to on już wtedy musi zawór wywalić. On wywala na 100%, bo tu się otwiera i tyle. Odpalę go, jest rozgrzany już na chwilę, bo tu oczywiście, no co, kable, no jeszcze muszę dodać do ładu z kablami. Wstępnie jest, no odpalanie już zrobione. Wymieniłem ten bendix, no już jest dzień do nocy, także odpala na strzała. Jeszcze tu jest budzenie do zrobienia. I kable, nie, to one tak będą. Muszę zobaczyć w necie, jak mają dojcze z alternatora, wychodzą czy te dwa razem, czy osobno. To muszę popatrzeć. I to jest chyba wzbudzenie. To nie wiem, co to w ogóle jest. To muszę popatrzeć. To są akurat mostki zrobione, zaślepienie. Czujnik ciśnienia oleju. Tamto jest zaślepiony bak, bo tu bak był. Nie, sorry, to jest bak. To jest bak. Tamto albo świece żarowe były grzanie. Bo nie wiem dokładnie. Jest coś tu, kable. Dwa grube. Ja muszę zobaczyć, gdzie te kable były i pomierzyć, czy prądy tu są, czy co tu jest. Bo to z przekaźników jakoś idą te kable. Ja wiem, że tu zaślepimy, to zaizolujemy, zobaczymy, co to jest. Na razie tak, wiecie, do grzania kabli taki piździówkę zrobiłem, aby do grzania świecy raczej. To jest prąd? O, jest prąd. O, widzicie, jest. Także muszę. Zaworek, jak nie będzie miał prądu, to nie ma opcji, że go odpalicie. Także tutaj musi to być też minus jeden, a drugi plus. Tyle w temacie. Na panel zrobię tu włącznik, wyłącznik do grzania się przez przekaźnik. Tak, zimny to warto mieć jeszcze chwilę go podniesionego. Jeśli rozgrzeje, on tam fajnie pochodzi. No i tam z 10 sekund, 20. I wyłączyć po prostu, jak on już prawie odsacuje, że mam dostał tę temperaturę do sili i pyknie. Nie trzeba, jak jest rozgrzany, to nic nie trzeba grzać. Czy w ciepłe dni, czy coś, to też nie będzie trzeba na niej w ogóle grzać, podejrzewam, świec. Będzie hałas, nic nie będę mówił, bo no nie usłyszycie. I wstępnie tak, prąd jest tu zrobiony, załączenie. Odpalanie jest też. Tu jest ogólnie do załączania, tylko coś tu się mu myli. I tak, tu sterowanie jest. Muszę zobaczyć te wężyki. To świeci, bo nie jest czujnik ciśnienia oleju podłączony jeszcze. No tam szczegół. Ciśnienie jest, bo tu wypycha nieraz jeszcze mi troszeczkę. Dzisiaj muszę poprawić ten kurciec. Jeszcze gdzieś mi coś wypycha olej. Odpalę, zobaczycie. Tu jest otwór założony. Ósemka, wiertło to jest. Żeby nie było. Ósemka, więc, o kurde, jeszcze luz ma, czyli 9,5, gdzieś mniej więcej jest, nie? I pod to ustawimy obroty silnika, troszeczkę już wiem, bo raz odpalałem, już jest za wysokie, muszę to wykręcić, więc wykręcimy, on sobie po prostu poddaną, tak, moja Skoda, poddaną otwór, dostosowuje się gaz, poddane zużycie, żeby optymalne obroty trzymać, ten siłownik i wszystko na temacie. Więc tak to działa. Tam jest co? Będzie hałas odkręcony. Dobra. Ale czemu? Gaz, bo wyleciało to. Czekajcie, muszę to założyć, bo jak to wyleci, to od razu gaśnie, bo nie ma paliwa, nie dochodzi do silnika. Dobra, teraz powinien odpalić. Dobra. Bo jak nie wie prądu, to momentalnie odcina dawkę i koniec, i silnik gaśnie, i amen. I nie ma prawa w ogóle odpalić. Też przez to. Jedynie to można wywalić, ominąć bezpośrednio wężyk, dać tu. Już będzie wtedy problem rozwiązany. Tu mamy zawór, zakręcimy, bo on dobije nam do 7 chyba.
No nie, zleci powietrze. Otworzę tu drzwi na chwilę, to się zadymiło. Nie, tu dwa wietrzeje. Wysadza siedzieć. Więc wydajność, no śruba ma konkretną. Także jak pokazywałem wam tutaj, zostało tu, mówię, to do zrobienia, to jakieś tam pierdoły elektronika, tu obudowa, resztę i mamy tutaj komplet, śrubeczkę, tralala. No olej muszę dolać, bo widzę, było na zielonym, już skoczyło na czerwone, tam już nie odpalam więcej. Olej trzeba dokupić, dolać i będzie git. 15x40, szala korona bodajże taki tu był. Tam nie ma na to co patrzeć, bo to jest całkiem co innego napisane tam. Więc, no silniczek fajnie, no krócej to jest, o powrót jest chłodniejszy. Także ładnie też większy wentylator, więc lepiej tu wychładza tą chłodnicę oleju. Tutaj szlagier mówi, że można odzyskać ciepło. No można odzyskiwać ciepło, bo tu naprawdę wali stąd ciepło, wybuchuje i dołem wywala. Także, bo tu są chłodnice, a tam od spodu, widzicie, tam są też chłodnice. Sześciutkie, tu mamy tumnik, jeszcze może bym kupił tu jedną gumę, bo taka trochę mizerna ta guma jest, chyba ją kupię, wymienię. I to tyle tu, oświetlenie zostało do zrobienia, wyłączymy prąd, a to nawet nie wiem co to jest. Także tak to się prezentuje, no bateria jest z tunika, bo na tej, no chyba że prostownik podłączył, to odpali, ale tak to nie ma opcji, więc bateria z ciągnika na niej bez problemu odpala, widzicie. No tu jest zimno na razie, nic się jeszcze ciepło nie zrobiło. Także działa sprzęt, to tyle. Więcej tu nie robię na razie, bo jeszcze trzeba resztę poskręcać. Tu wlew, trzeba paliwo wlać, węże połączyć. Tu prądy jeszcze porobić, jak to widzicie, resztę. Także to tyle. Na razie, trzymajcie się, a ja tu się coś pobawię się.